Cześć wszystkim. Będzie to drugi filmik z Lipiej Góry. Z oględzin, co się dzieje wokół bagien. I po prostu materiał jest tak długi, że po prostu podzieliłem to na dwie części. I może tego. No może będzie się łatwiej oglądało. Dobra, to zapraszam do oglądania. Zapraszam i mówię, serdecznie wszystkich witam. Tak sobie idę naokoło. I ten. Też jakieś dziwne na tych mokradłach. Jakieś tu, nie wiem, stanowisko ogniowe było albo coś. Dosyć głęboki. Tutaj, wśród tych bagien. Dobra, lecimy dalej. Słońce wyszło. Próbuję mi dodać otuchy. No ale zobaczmy, tutaj też jest fajne dojście. Tylko że już bagna są konkretne. Tu są bagna konkretne. No ale zobaczymy. Tylko że woda jest. Dobra, wdepłem w wodę konkretną, ale dobrze jest, się nie przelało. Nie, to nic z tego nie będzie. Kurde, miałem inne plany, ale tak to wygląda tutaj. Tak to wygląda tutaj. Myślałem, że przejdę w gumowcach tutaj tego, to zapomnijcie. Teren niedostępny jak nic. Aż tak pachnie dziwnie. Tymi bagnami. Chciałem powiedzieć śmiercią. Może i tak. Dobra, lecimy naokoło tam. Może jakieś lepsze dojście będę miał. Jak coś będzie dobrego faktycznie, to włączę nagrywanie, bo każda próba się kończy fiaskiem. Dobra, na razie. Dobra, wchodzę w innym miejscu. Tu jest mokro jak cholera. Uj, nie wejdę tutaj. Nie wejdę. No, za głęboko jest. Za głęboko tutaj jest. Szkoda. Trzeba będzie czekać na jakiś konkretny mróz i tego. I wtedy może będzie prościej. Tylko że mówię, z kamerą w ręku, a tego. To ciężko tutaj przejść. Dobra, ja zobaczę jeszcze naokoło, co ci będzie. Na razie. Tu widzimy, że bagna też były zaciekle bronione. Tu są te dołki strzeleckie. Tam prawo te, po prawo są te bagna. I następny dołek. I znowu jakieś stanowiska. No pewnie tutaj żołnierze sobie leżeli w tą stronę. Tak, tutaj z tej strony. I strzelali w tamtą stronę, bronili tamtą stronę. Tu są takie naturalne, są naturalne, po prostu takie, no nie wiem, kamuflaże można powiedzieć. Brakuje mi słów trochę tutaj, w tym miejscu. No ale to są stanowiska strzeleckie jak nic. No ja tak kręcę tutaj z tego miejsca. Mówię, materiałów tutaj nie ma. Ktoś chce przyjechać, może przyjechać. Wiadome, ważne, żeby szkody tutaj nie robił. I następne są stanowiska. Prawdopodobnie trochę to jakieś świeże wygląda. Dobra, idziemy dalej.
Mówię, kręcę po to, żebyście nie musieli tutaj przyjeżdżać. Nie ma informacji, nie ma filmików z tego miejsca. Znowu widzimy. Mówię, tu się działo. Oczywiście śmieci są, jakby nie inaczej. Jakieś ciekawe drzewo. Kamień, dobra. Boli mnie to, jak takie coś robię. Czy ten, dlatego go układam tak jak był. Mówię, no nie jestem wandalem, dlatego nie lubię takich rzeczy. No tych terenów wam nie pokazywałem koło bagien, dlatego tak tutaj kręcę jeszcze. Tu znowu coś było. Nie wiem, czy to są te lipy. Mówię, ale chyba dąb jest. Chyba dąb jest. No, bo są takie liście. Tam lipa była na samej wzgórzu. Kiedyś nagrałem ją. Jakie ciekawe widoki. Ma kolory wszystko. Dobra, idziemy. Idziemy dalej. Baloniki. No jest dużo tutaj dołków. Też widzę, jakieś było kopa albo coś. Jest dużo tego, no bo mówię, to był też ostrzał wielki. Nawet pociąg pancerny tutaj strzela w tym kierunku. Chciał niby bronić tych walończyków, przepraszam, i ten. Ale on potem umilkł. Z tego co wiem, też coś jest. Nie wiem, czy tu drzewo się nie przewróciło. Chyba tak, chociaż nie wiem. Dobra. No tak to wygląda. Kiedyś podjadę i tego. Jeszcze zobaczymy z drugiej strony. Tylko że motorem podjadę potem, bo samochodem to ciężko trochę. Trzeba zostawić gdzieś samochód. Mówię, takie przejeżdżania przez las to jest dobre, ale do czasu, bo to mówię. Tutaj jest właściciel. Drzewa są posadzone, bo widzę, że tego, że równo są w linii posadzone. Dlatego mówię, to jest właściciel, ktoś dba o to i nie ma co niszczyć nikomu tutaj. Ja mówię, ja się przejechałem drogą ogólnie dostępną. Nie ma znaku zakazu, jakby był zakaz, to oczywiście bym nie wjechał. Dlatego na to sobie dzisiaj pozwoliłem. Dobra, zobaczymy, jakie te filmiki potem po tego posklejam. I tak, i do zobaczenia. I do usłyszenia. Jeszcze raz włączę kamerkę, bo tutaj w miarę można iść tutaj. No i zobaczymy, co tutaj jest. Czy coś może leży.
Trzeba sokoli wzrok mieć, żeby ty coś dojrzeć. Idziemy tędy naokoło. Następny dołek dziwny. No ale idziemy. Mówię, w tych terenach jeszcze nie byłem. Dlatego to dla mnie trochę takie dziwne. Też coś jest. Jakieś stanowisko ogniowe. I mamy stare drzewa, dosyć tu i na lewo. No ale pójdziemy. Jeszcze tu naokoło tych bagien. Zwierzęta mają swój wodopój, albo nie wiem co. W sumie widzę, że żołędzie są. Także dziki pewnie jedzą. No mówię, muszę przyznać szczerze, że nigdy nie byłem tutaj na tych bagnach. Dlatego to dla mnie też jest bardzo ciekawe. Tylko, że no nic nie ma. Na pewno, znaczy pod warstwą liści, na pewno coś jest, ale... No taki to już jest mój los. Co zobaczę, to nagram, a czego nie zobaczę, to tylko się mogę domyślić, że jest. Pójdziemy tędy. Idę naokoło tych bagien teraz. Może coś się w oczy trafi. Coś tam rzuci. Jakie ładne drzewo tam jest. Stare. Pójdziemy potem do niego. Lubię drzewa. Nawet nie widziałem, że tu i tak jest w tym miejscu. No nic nie widać. Myślałem, że mimo iż teren jest przeszukany tutaj naokoło, to te bagna coś mi tutaj pokażą, nie? Jako no, szukającemu tylko wzrokiem. Dobra, miałem iść do tego drzewa. Jakie ładne te roślinki. Butelki śmieci. Komuś się nudziło tutaj, widzę. Jakieś pióro, jakiś ten. O mordę. Strach pomyśleć, co to jest. Strach pomyśleć, bo to jest jakaś część kręgosłupa. Gorzej jak ten. Gorzej jak to jest... Człowieka. No, kość. Mówię, komuś się nudziło tutaj. Nie wiem co powiedzieć. Czy to jest to, czego bałem się znaleźć, czy ten. Bo mówię, w tych bagnach
zginęło trochę ludzi w czasie tych walk i mówię, bym się nie zdziwił, jakbym znalazł kości jakieś, ale czy to są człowiecze kości, nie wiem. Dobra, idziemy tutaj stąd. Jestem trochę w szoku takim. No dobra, idziemy dalej. Trochę mi to dało do myślenia, to co zobaczyłem, no ale miejmy nadzieję, że to są jakieś no wieprzowe kości albo coś. Co prawda nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. Co to jest? Co to jest? Jakiś grzyb pewnie. Mówię, las o tej porze też ma swoje bardzo, no, oryginalne czy niespotykane uroki. I też znowu, jakieś grzyby są. Jakieś grzyby są. Dobra, muszę przestać myśleć o tych kościach. Nie wiem, filmik podzielę pewnie na jakieś dwie części, bo tu zaczyna się robić długie, ale w sumie cieszy mnie to, że przyjechałem dzisiaj tutaj. Co prawda jeszcze na pewno się wybiorę nie raz, nie, ale to mówię, to jednak eksploracja tych bagien jest nie tego. Nie jest łatwo, tak powiem. Można to zrobić, ale trzeba mieć jakieś super ubranie. Do tego musi być raczej druga osoba, jakaś asekuracja. Ale to mówię, to jeżeli coś się chce zobaczyć, to duże prawdopodobieństwo, że jest pod wodą albo pod warstwą liści. Dobra. Za nie mówiłem, ale bo naprawdę myślę o tych kościach. Nie wiem, co to teraz tego, co to może być. Bardzo mi to, mówię, nieprzyjemnie się zrobiło. Tym bardziej, że ktoś znalazł i powiesił na drzewie z jakimś piórem, nie? No dobra, nie będę przeciągał. Bo i tak ciekawego nic nie zobaczę. Będę się udawał w stronę samochodu. I jakby coś do tego. Będzie coś ciekawego. To włączę. Bo mówię, tutaj ciężko coś dojrzeć. Liczyłem na więcej. Ale i tak trochę mi coś zaskoczyło. Zresztą wiecie co? Będzie taki dziwny filmik. Widzę, jakie też są dziury. No. No miejmy nadzieję, że przyjdzie duży mróz, zamarznie, to może tutaj coś pochodzimy. A tak, to nic z tego. Się odwrócę, zobaczę, gdzie jestem.
Dobra. Tym razem znowu pozdrawiam wszystkich. Nie wiem, jak podzielę te filmiki. Mam nadzieję, że tego, że taki będzie w miarę ład jakiś, jakoś chronologicznie to podzielę. No mówię, no wejście na bagna były częściowe tylko, ale to mówię, to i tak nic nie da. To nic nie da, bo no mówię, jeżeli coś leży, leży pod tym, pod warstwą liści, pod wodą, a możliwe, że tu nic nie leży, że bagna były unikane od samego początku, chyba że jakiś czołg wjechał albo coś. Może tam leży, ale nie, to byłoby go widać, podejrzewam. Dobra, trzymajcie się i zdrówka wszystkim.